W dalszej części obrad mówiono też o śmieciach, a konkretnie o tym, że gmina będzie musiała dopłacić do gospodarowania odpadami komunalnymi. System więc nie wychodzi na plus. Ile osób jest zadeklarowanych, jeśli chodzi o opłaty za wywóz śmieci, za odbiór odpadów komunalnych? Ile do tej pory ponieśliśmy kosztów? I jaką kwotę będziemy dopłacać do śmieci w tym roku? Pan radny Wojciech Psuja pytał, ile osób jest zadeklarowanych do systemu. Czyli tych, którzy płacą opłaty za śmieci, jest to dokładnie liczba jest 26 517 osób na 30 959 aktualnie zameldowanych. To jest na stan na 23 listopada tego roku. Ta luka to jest około 15% mieszkańców między osobami zameldowanymi, a osobami, które są zarejestrowane do systemu. Proszę Państwa, no, jak Państwo wiedzą, bo ten temat poruszamy już od dosyć dawna, ułomność polega na tym tego systemu, że gmina nie ma takich narzędzi represji, aby móc zweryfikować faktyczną liczbę zamieszkujących osób w danej nieruchomości, w danym mieszkaniu. Musimy apelować o uczciwość ludzi, ponieważ, proszę Państwa, no te 4 praktycznie i pół tysiąca ludzi, których nie ma w systemie płacenia za odpady, to jest kwota ponad 850 tysięcy złotych rocznie, której u nas w budżecie nie ma. I tą kwotę muszą zapłacić ci, którzy no, płacą w sposób. Tak, około 8, no bo jeżeli nam brakuje, jeżeli między zameldowanymi, a tymi, którzy są zarejestrowanymi jest około 4,5 tysiąca ludzi, to razy 15 zł miesięcznie, razy 12 miesięcy daje to z tego, co policzyłem kilka dni temu, ponad 8 tysięcy rocznie. W budżecie też jest widoczny już niedobór na odpadach i myślę, że jeżeli planujemy w budżecie świadomie, bo wiadomo, tak jak Państwo wszyscy wiecie, ta stawka 15 zł to jest stawka taka prospołeczna. Mieszkańcy też powinni wiedzieć, że z budżetu miasta dopłacamy do gospodarki odpadami. Ta dopłata do gospodarki odpadami, ona będzie cały czas rosła, bo nadchodzący rok i pewne czynniki, które będą wpływać na wzrost kosztów odpadów, będą rosły i są niezależne tutaj od gminy, niezależne od pewnych decyzji, ponieważ, tak jak Państwo się bardzo dobrze orientujecie w gospodarce odpadami, jest problem z zagospodarowaniem frakcji kalorycznych, wzrost opłat na zaskładowanie odpadów, zbyt małe moce przerobowe niektórych instalacji, brak wzrostu cen sprzedaży surowców, wzrost kosztów energii, paliwa, kosztów pracy. No, zmienia się od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie, zmniejszenie możliwości sprzedaży niektórych surowców, brak wystarczających dopłat w ramach tej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, bo to też producenci produkują pewne opakowania, tutaj chociażby same opakowania plastikowe. No i też jest słaba jakość selektywna zbieranych odpadów. No i zamknięcie się rynków azjatyckich na wywożenie tutaj przez kraje Unii odpadów właśnie tych wyselekcjonowanych, chociażby sam plastik na kraje azjatyckie. I wiadomo, że ta cena odpadów będzie rosła. Jak wygląda w tej chwili sytuacja z kompostownią? Jak wiemy, miało tutaj to obniżyć koszty dla mieszkańców związane z gospodarką odpadami. Czy już możemy powiedzieć, nie wiem, czy to w skali miesiąca, kwartału, jak to wygląda, ile przedsiębiorstwo komunalne zaoszczędzi, sprzedając ten urobek, który w kompostowni powstaje? Kwoty, której nam zabraknie w tym roku, to jak mówiłem, to jest około 2 miliony złotych. Czyli gdyby było te 850 tysięcy złotych zapłacone w opłatach, to gmina dopłaciłaby 1 200 000. To tak, jeżeli chodzi o liczby. Tutaj no, trudno się nie zgodzić, właściwie tutaj się podpisuję pod wszystkim, co powiedział pan radny Kaja, mówiąc o gospodarce
w ogóle o systemie odpadów w Polsce. Ten system odpadów w Polsce jest bardzo mocno rozchwiany. Częste zmiany, które są dokonywane przez ustawodawcę i też przez ministerstwo w drodze rozporządzeń, tym rynkiem bardzo często się chwieje od jednej ściany do drugiej ściany. Trudno cokolwiek zaplanować na perspektywę 3-5 lat. Dzięki temu właśnie, że mamy, proszę Państwa, kompostownię, która działa, która generuje przychody dla spółki. Niestety jeszcze w tej chwili nie możemy sprzedawać tego urobku, jak to mówi Pan Radny Akulicz, czyli tego kompostu, bo żeby można go było sprzedawać, to on musi przejść proces certyfikacji, a ten proces certyfikacji zajmuje około półtora roku. I dopiero wtedy możemy to sprzedawać. W tej chwili ten proces jest ciągle prowadzony, tej certyfikacji, i w momencie, w którym będziemy mieć certyfikat, czy to pole przeszła gleby, czy to kompostu, w tym sensie pojęcia kompostu, wówczas będzie można to sprzedawać i generować przychody dodatkowe. A zatem nie jest wykluczone, że w nowym roku czekać nas będzie podwyżka opłat za śmieci. Więcej m.in. o tej kwestii już w obszernej relacji sesji, którą pokażemy w drugiej odsłonie tematu tygodnia. Zapraszamy zaraz po kulturze.